Stacja Meteo. Mega. Mega stacja Meteo. Skręciliśmy część rzeczy z eksperymentów. Tak, to jest eksperyment, to jest stacja Meteo. Butelki są od nas. Tu mamy pienione wodą, ale można też wyciąć i dać się ślinkę, szybka, która powinna rosnąć. I mamy pokaż Meteo stację. Zbiorniczek na deszczówkę. Sprawdzamy, ile wody się będzie gromadzić w różnych odstępach czasu. Tutaj mamy termometr, badanie temperatury. Tutaj mamy, to się wszystko tu obraca, badanie kierunku wiatru. I jest kompas. Tutaj mamy do sprawdzania siły wiatru. Nie wiem, demonstruję, jak się nie dmucha. No. Tu do siły wiatru. Jest dobre, ale siła. No wystarczy, starczy. Już jest wiatr. Pierwsza rzecz. Teraz mamy dmuchać, no panie. Cały montaż, działanie i wszystko opisane w instrukcji mamy. Woda mini szklarni, to po prostu wylewamy wodę, obcinamy, dajemy ślinki do środka. Kolejny eksperyment to jest statyczna rurka błyskawica. Tutaj jak trzemy, to się będą nam drobinki przyklejać po prostu do powierzchni w środku. Kolejna sprawa. Widzę, wszystko widzę. Miniaturowy model obiegu wody. Mamy szklankę od nas, zrobiona taka góra, za chwilkę, góra taka zrobiona, zalana wodą, to dajemy do góry, spodu z tej góry są dziurki, w środku w tej górze są nasionka roślinki, tu zrobiliśmy dziurki w tym, tu należy dać kostki lodu i wtedy będzie, tak powiem, miniaturowy obieg wody w atmosferze, bo z tego będzie kapał deszcz. Tam będzie parować, potrzebna jeszcze lampa, albo wystawić na słońce to i można obserwować, jak obieg wody w przyrodzie. Będziemy tutaj, damy na balkon. Tak, teraz mamy kwaśny deszcz. Tutaj są ziemia, też nasiona i trzeba po prostu podlewać każdą w inną cieczą. Zwykłą wodą, z rozcieńczonym octem i tam różne ten skład ilości tego rozcieńczonego octu. Tutaj takie coś, to mamy po prostu telewizorze i to się będzie obracać pod wpływem tych fal, które telewizor nam wysyła, czyli zaraz dokładnie jak to jest. O, wiatr, bo telewizor też wysyła fale wiatrowe. A ostatnia rzecz, mniejsza butelka, dwa termometry, jeden w środku pustej butelki, drugi na zewnątrz. Też mamy ogrzewać i powinny inną temperaturę pokazać w środku, jak się butelka nagrzewa, i na zewnątrz. Takie eksperymenty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I siódmy, że zmiana z wody tutaj, ten, roślinka w środku. Siedem takich eksperymentów dostępnych. I takie coś już widziałam. No. I to by było na tyle. Wszystko zmontowane, tylko trzeba... Jeszcze o tym trzeba powiedzieć. A to chyba mówiłem, że trzeba trzeć jakąś wełną i wtedy się przyklejają te... elektrostatycznie te drobinki w środku. No, tylko to wszystko zajmuje czas, bo to trzeba potem wystawić na słońce i czekać i nagrzewać. Ewentualnie czekać na wiatr, na deszcz, żeby sprawdzać, jak działa. Bo to jest mini stacja Meteo. Dzięki. Jadę!